Uwaga, uwaga! Tu mówi kanał Balszoi. Nadajemy 74. numer lotniczego przeglądu tygodnia, jedynego na polskim YouTubie, programu w całości poświęconego wydarzeniom z lotnictwa wojskowego, które miały miejsce w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu, jak co tydzień, zaproszę Państwa w epicką podróż po świecie oraz po naszym powiecie, w którym, jak powszechnie wiadomo, wszystko rozwija się wprost znakomicie. A jeśli nie rozwija się znakomicie, to trzeba znaleźć i wskazać winnych, bo wszystkiemu winni są, no właśnie, wszyscy wiemy kto. Tak czy inaczej, na koniec kilka słów na temat pewnej pozycji książkowej, do zapoznania się z którą będę Państwa raczej zniechęcał niż zachęcał. No to co, zaczynamy? 14 października 2024 roku, Wielka Brytania. Przez ponad 20 lat podstawowym samolotem bojowym wykorzystywanym w lotnictwie brytyjskim, czyli w słynnym Royal Air Force, pozostawał samolot wielozadaniowy generacji czwartej Eurofighter Typhoon, który wykorzystywany był m.in. do wykonywania zadań air policing, a także do prowadzenia różnych operacji bojowych, w których regularnie uczestniczyły siły brytyjskie. W ostatnim czasie mówi się jednak coraz więcej na temat zbliżającej się wielkimi krokami emerytury brytyjskich tajfunów. Problem polega jednak na tym, że Brytyjczycy nie bardzo widzą póki co następcę dla czcigodnego emeryta, którego w teorii w brytyjskim lotnictwie wojskowym powinien zastąpić F-35, z którym aktualnie jest jeszcze całkiem sporo problemów. Brytyjczycy wydają się jednak być optymistami i zapowiadają rychłą wymianę swoich maszyn. Jakby ktoś pytał, to ja chętnie jednego takiego Eurofightera na swojej działce pod chmurką postawię. 14 października 2024 roku Tajwan. Cały Tajwan postawiony w stan podwyższonej gotowości w związku ze zorganizowanymi przez Chińczyków z kontynentu ćwiczeniami wojskowymi, które odbywają się na terenie cieśniny tajwańskiej. W ćwiczeniach od niedzieli 13 października uczestniczą m.in. chińskie lotniskowce. Samoloty z ich grup pokładowych były wielokrotnie widziane w rejonie Tajwanu. W zeszłym tygodniu prezydent Tajwanu Lai Ching-te podczas orędzia do narodu zapowiedział, że wszyscy obywatele Tajwanu będą przeciwstawiać się próbom aneksji wyspy. W odpowiedzi Pekin zapowiedział, że wszelkie podobne prowokacje zakończą się klęską Tajwanu. Jednocześnie w ciągu kilku dni działań prowadzonych nad cieśniną tajwańską przez obie strony, lotnikom tajwańskim udało się nagrać samoloty chińskie J-15 bazujące na pokładach lotniskowców. Oprócz tego Tajwan poinformował o wykryciu co najmniej 125 różnych celów powietrznych i podobnej liczby celów morskich w rejonie strefy identyfikacji celów dla obrony przeciwlotniczej Tajwanu. W trakcie trwających obecnie ćwiczeń Joint Sword 2024B Chińczycy kilkunastokrotnie zwiększyli intensywność działań prowadzonych przez swoje siły zbrojne nad cieśniną tajwańską. 15 października 2024 roku Niemcy. Władze Republiki Federalnej Niemiec poinformowały, że władze niemieckiego oddziału konsorcjum Eurofighter rozpoczęły rozmowy z władzami tureckimi, które mają być zainteresowane pozyskaniem bliżej nieokreślonej liczby samolotów wielozadaniowych Eurofighter Typhoon. Deklaracja ta stanowi spore zaskoczenie, ponieważ po pierwsze Turcja nadal posiada liczną flotę samolotów wielozadaniowych F-16, a po drugie od pewnego czasu Niemcy stanowczo sprzeciwiali się współpracy z Turcją, wskazując m.in. na niedemokratyczny charakter tamtejszego rządu. Warto dodać, że podobnych zastrzeżeń nie mieli inni członkowie konsorcjum Eurofighter, czyli Brytyjczycy i Hiszpanie, którzy już wcześniej podejmowali próby sprzedaży samolotów Eurofighter m.in. do państw z Bliskiego Wschodu, czemu zdecydowanie przeciwstawiali się Niemcy. Nie wiadomo, czym spowodowana jest zmiana kursu przyjętego przez Berlin. Jednocześnie Turcy odnoszą kolejne sukcesy w programie budowy własnego samolotu wielozadaniowego piątej generacji, jak również rodzimych bezpilotowych statków powietrznych. 15 października 2024 roku Kuwejt. Przedstawiciele władz amerykańskich wyrazili zgodę na ewentualną odsprzedaż floty kuwejckich samolotów wielozadaniowych FA-18CD Hornet siłom powietrznym Malezji. Jednocześnie podczas niedawnej wizyty malezyjskiego ministra obrony narodowej
Datuk serii Mohammada Khaleda Nordina w Kuwejcie doszło do przeprowadzenia inspekcji samolotów FA-18CD wykorzystywanych przez kuwejckie siły powietrzne. Malezja przejawia rosnące zainteresowanie zakupem samolotów FA-18CD wykorzystywanych obecnie przez Kuwejt i to pomimo dość pechowych wypadków, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, gdy jeden z kuwejckich Hornetów uległ katastrofie. 16 października 2024 roku Honduras. Władze Hondurasu mogą być bardzo zadowolone, gdyż odebrały właśnie dwa pierwsze nowe śmigłowce wielozadaniowe H-145, których budowa zakończyła się w zakładach lotniczych w Donauwort. Obie maszyny w ciągu ostatnich kilku tygodni zostały poddane całemu szeregowi testów, które pozwoliły na przyjęcie śmigłowców do służby w lotnictwie Hondurasu. Śmigłowce zostały zamówione w kwietniu 2023 roku i chyba nawet coś o tym wspominałem w lotniczym przeglądzie tygodnia, który się wówczas pokazywał. Obecnie Honduras czeka już tylko na dostawę dwóch pierwszych maszyn z numerami Foxtrot Alpha Hotel 990 i Foxtrot Alpha Hotel 991. W kwietniu bieżącego roku władze Hondurasu zamówiły dwa dodatkowe śmigłowce tego typu. Mówi się także o planach pozyskania jeszcze 5 i 6 H-145. 16 października 2024 roku Ukraina. Jednym z podstawowych samolotów wielozadaniowych wykorzystywanych przez ukraińskie lotnictwo wojskowe pozostaje Suchoj Su-27 Flanker. Samoloty tego typu w pierwszych miesiącach wojny poniosły odczuwalne straty, a do najlepszych nie mogły zaliczyć także mijającego roku, w którym ukraińska flota Su-27 ponownie poniosła bolesne straty, jednakże w ostatnich tygodniach udało się ustalić, że samoloty wykorzystywane przez Ukraińców przechodzą integrację z amerykańskim uzbrojeniem podwieszanym. Na pierwszy ogień poszły amerykańskie bomby szybujące GBU-39 SDB, które są dostarczane na Ukrainę w ramach amerykańskiego wsparcia wojskowego dla tego kraju. Potwierdzenie wykorzystania bomb GBU-39 pojawiło się ostatnio w mediach społecznościowych. 16 października 2024 roku Tajwan. Władze Ministerstwa Obrony Narodowej Tajwanu poinformowały, że między godziną 5:00 w dniu 14 października a godziną 6:00 w dniu 15 października w rejonie Tajwanu zostały namierzone co najmniej 153 statki powietrzne należące do sił powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Oprócz nich namierzono także 14 okrętów wojennych różnych typów. W powietrzu nad Tajwanem pojawiły się samoloty wielozadaniowe, maszyny pokładowe, a także samoloty piątej generacji, samoloty bombowe i rozpoznawcze, których załogi wcale nie kryją się ze swoją obecnością. 16 października 2024 roku Wielka Brytania. Przedstawiciele brytyjskich mediów donoszą, że rząd Jego Królewskiej Mości podjął decyzję o obcięciu o 10% wydatków przeznaczonych na rozwój programu budowy samolotu wielozadaniowego piątej generacji, który ma zostać zbudowany wspólnie m.in. z Japończykami i Włochami. Na program budowy i rozwoju samolotu znanego jako Tempest ma zostać przeznaczonych o 160 milionów funtów mniej niż pierwotnie zakładano. Oznacza to, że zakończenie prac nad samolotem odsuwa się w czasie. Szkoda, bo Tempest zapowiada się jako bardzo ciekawa maszyna. 16 października 2024 roku Kanada. Pozostajemy w klimatach rządu Jego Królewskiej Mości, gdyż przenosimy się teraz do Kanady, gdzie rozpoczął się projekt modernizacji posiadanej przez to państwo floty samolotów wielozadaniowych CF-18 Hornet. Zgodnie z zapowiedziami płynącymi ze strony kanadyjskich władz, w mijającym tygodniu kanadyjskie siły powietrzne odebrały 6 pierwszych zmodernizowanych w ramach programu modernizacji Hornetów samolotów wielozadaniowych, które zostały przejęte przez trzecie skrzydło stacjonujące w Bagotville w prowincji Quebec. Program modernizacji kanadyjskiej floty samolotów wielozadaniowych jest częścią 5-letniego planu współpracy pomiędzy Kanadyjczykami a amerykańską US Navy, która również korzysta z samolotów FA-18 Hornet.
Kanadyjczycy zamierzają przeprowadzić modernizację co najmniej 84 samolotów i program ten ma zostać zakończony do końca 2026 roku. 18 października 2024 roku Węgry. Historyczna chwila, historyczny moment, nazywajcie to jak chcecie. Węgry odnoszą wielki sukces polegający na zawarciu umowy z władzami szwedzkiego koncernu Saab oraz przedstawicielami szwedzkiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Umowa dotyczy realizacji wspólnego programu rozwojowego samolotów wielozadaniowych JAS-39 Gripen wykorzystywanych obecnie przez siły powietrzne Węgier. Szczegóły umowy nie są jeszcze do końca znane, ale wiele wskazuje na to, że znaczna część produkcji samolotu Gripen zostanie rozpoczęta także na Węgrzech. No cóż, pozostaje zazdrościć naszym bratankom. 18 października 2024 roku Tajlandia. Przedstawiciele władz Tajlandii zapowiedzieli, że do rozpisanego przez władze tego kraju przetargu na nowe samoloty wielozadaniowe, w którym póki co na pierwsze miejsce wysuwają się samoloty Saab JAS-39 Gripen, dołączył nowy gracz, którego pojawienie się może, a nawet powinno, stanowić bardzo duże zaskoczenie. Owym graczem okazały się bowiem Chiny, które najpierw przeprowadziły wspólne ćwiczenia z Tajami, a teraz zaoferowały im zakup samolotów wielozadaniowych produkcji chińskiej. Jak do tej pory nie zostały podane jeszcze żadne szczegóły tej oferty. Nieoficjalnie mówi się także o planach wystawienia w tajlandzkim przetargu także samolotów KF-21 Borame produkcji koreańskiej, które powinny budzić duże zainteresowanie nie tylko w Korei. 18 października 2024 roku Stany Zjednoczone. Trwają poszukiwania zaginionej załogi utraconego na skutek wypadku samolotu EA-18G Growler, który rozbił się podczas rutynowej misji treningowej wykonywanej we wtorek. Samolot został zniszczony w pobliżu Mount Rainier na terenie stanu Waszyngton, o czym poinformowali przedstawiciele amerykańskich władz. Jak do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Wiadomo jednak, że szczątki maszyny zostały odnalezione we wtorek na zboczu góry na wschód od Rainier, około 30 mil na zachód od Yakimy. Jak do tej pory nie udało się jednak odnaleźć żadnego śladu zaginionych członków załogi samolotu. 18 października 2024 roku Stany Zjednoczone. Amerykańskie bombowce strategiczne B-2 zostały skierowane do prowadzenia operacji bojowych przeciwko powstańcom Houthi na terenie Jemenu. Działania prowadzone przez jednostki bombowców strategicznych nad Jemenem zostały potwierdzone przez sekretarza obrony Lloyda Austina, który powiedział, że wykorzystanie bombowców strategicznych jest pierwszym krokiem w celu osłabienia potencjału bojowego rebeliantów, którzy są w stanie budować m.in. rakiety oraz amunicję krążącą dzięki wsparciu politycznemu i wojskowemu ze strony Iranu. Aktualnie bojownicy Houthi wykorzystują dostarczane uzbrojenie do atakowania cywilnych i wojskowych jednostek pływających, operujących m.in. na terenie Morza Czerwonego. 19 października 2024 roku Filipiny. Przedstawiciele władz filipińskich poinformowali, że rozważają dokonanie zakupu koreańskich samolotów wielozadaniowych 5. generacji KF-21 Borame, opracowanych przez firmę Korea Aerospace Industries, które zdaniem dowództwa filipińskiego lotnictwa wojskowego mogą być ciekawą alternatywą dla sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych samolotów wielozadaniowych F-16. W ostatnich miesiącach i latach w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Chin, Stany Zjednoczone ponownie zaczęły inwestować w rozwój i modernizację filipińskiego lotnictwa wojskowego. Samoloty KF-21 Borame pozostają jednak wciąż w fazie rozwoju. Wiele wskazuje na to, że już niebawem pierwsze seryjne maszyny tego typu zaczną trafiać w ręce lotnictwa koreańskiego, a w niedalekiej przyszłości być może również i filipińskiego, którego przedstawiciele umieścili samoloty KF-21 na krótkiej liście zakupów dla swojego lotnictwa wojskowego. 19 października 2024 roku Francja. Przedstawiciele władz francuskich rozważają rozpoczęcie współpracy wojskowej z rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który jest zainteresowany przeprowadzeniem wspólnej modernizacji samolotów wielozadaniowych Rafale do standardu F-5 i
Zdaniem niektórych mediów samoloty te w wersji F-5 mają być określane mianem samolotów wielozadaniowych następnej generacji. Aktualnie pomiędzy Francją i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi trwają rozmowy dotyczące strony finansowej wspólnego przedsięwzięcia. Docelowo w ramach prowadzonych obecnie rozmów na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich miałaby rozpocząć się produkcja pewnych niestrategicznych elementów samolotów odrzutowych Rafale, o czym poinformowała prasa francuska. A teraz, meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen, serdecznie zapraszam na serwis krajowy, w którym, czego nie spodziewał się nikt, będziemy mówić o wydarzeniach z naszego kraju, znanego także jako kraj kwitnącej cebuli. Serdecznie zapraszam, bo choć nie działo się tu u nas zbyt wiele, to coś tam się jednak wydarzyło, a poza wszystkim to, moi drodzy, lotniczy przegląd tygodnia bez serwisu krajowego. To ja nie wiem, jak co on by był. 16 października 2024 roku Warszawa, pierwsza baza lotnictwa transportowego od ponad miesiąca, ma już nową odznakę pamiątkową i rozpoznawczą. Nowy projekt ma nawiązywać do znaczenia jednostki w ramach Polskich Sił Powietrznych. Baza powstała w 2012 roku na skutek przeformowania pierwszej bazy lotniczej i 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Siedzibą bazy pozostaje lotnisko Okęcie, a sama baza wchodzi w skład trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego w Powidzu. Pierwsza baza lotnictwa transportowego przejęła i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji aż 20 jednostek lotniczych, m.in. 3. Eskadry Wywiadowczej, 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej, 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego Obrońców Warszawy oraz pierwszej bazy lotniczej Armii Krajowej Łużyce. 20 października 2024 roku Kocin. W miejscowości Kocin odbywały się obchody 80. rocznicy katastrofy samolotu bombowego B-24 należącego do południowoafrykańskich sił powietrznych, który został zestrzelony w 1944 roku podczas lotu z zaopatrzeniem dla oddziałów Armii Krajowej działających w tym rejonie. Maszyna z 34. Dywizjonu Południowoafrykańskiego została zestrzelona przez FW-190, który zaatakował bombowiec w rejonie Krakowa. Pilotom udało się dociągnąć do Kocina pod Opatowcem. Z 8-osobowej załogi ocalał tylko jeden człowiek, strzelec pokładowy przyjęty później przez oddział Armii Krajowej. W programie uroczystości Msza Święta, złożenie kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym poległych lotników, przemówienia i występy artystyczne uczniów z gminy Opatowiec. A teraz przyszła pora na blok recenzencko-kulturalny w ramach lotniczego przeglądu tygodnia. I początkowo miał on być poświęcony w całości pewnemu raczysku, jakie pojawiło się w polskim internecie, a dokładniej w tej jego części, która zajmuje się lotnictwem, ale doszedłem do wniosku, że patologii nie należy reklamować. Chociaż może nie tyle patologii, ile patusów. Tak czy inaczej, jedną z książek, które cieszą się bardzo dużym uznaniem w pewnych kręgach, a mnie totalnie odrzucają, jest praca pana Janusza Molskiego Wędrówki z notatnikiem i łopatą przez pobojowiska lotniczego września 1939 roku. Książka jest gruba, w pewnym momencie była wydawana z licznymi dodatkami, co na pewno stanowiło jej niewątpliwą zaletę. Szybko stała się też przez niektórych uważana za niezmiernie ważną pozycję, za sprawą kilku poznańskich i koszalińskich badaczy, ale nie zmienia to faktu, że jest to praca, w mojej opinii, szkodliwa. Zacznijmy od tego, że wokół postaci Janusza Molskiego narosło wiele kontrowersji. On sam opisywał wypadki co najmniej wątpliwe moralnie, które traktował jako coś wspaniałego i przejaw ochrony pamięci o lotnikach. Mam w tej kwestii inne zdanie. Natomiast książka pana Janusza podzielona jest na dwie części. W pierwszej z nich mamy do czynienia z tak zwanymi gawędami, jak to określił sam autor. Bardziej niż gawędy, są to często opowieści dziwnej treści, z których dowiadujemy się, że autor był jedynym sprawiedliwym spośród wszystkich historyków. Dalej jest jeszcze weselej, bo autor bardzo broni swojego pomysłu zebrania szczątek poległych lotników w jednej kwaterze, która
obecnie znajduje się w Poznaniu i wygląda bardziej jak zbiór mogił nieznanych żołnierzy. A żeby było śmieszniej, każdego, kto krytykował ten pomysł zbierania szczątek lotników na jednym cmentarzu w jednym miejscu, pan autor wyzywał od komunistów. Okazuje się również, że człowiek nie mający pojęcia o archeologii prowadził tak zwane penetracje archeologiczne. Oczywiście bez żadnego kwitu, bez żadnego pisma z muzeum, bo on wielki obrońca pamięci historycznej, a kto nie z nim, ten zły. I tak państwo to obecne i komunistyczne złe, historycy źli, komuniści też źli, no to akurat nie dziwi. Natomiast mnie osobiście przeraził fragment, gdy autor opisywał, jak przechowywał szczątki lotnika w plastikowym worku na balkonie swojego mieszkania. I to nie jest mój żart, bo to jest autentyczny fragment książki. I nie wiem, co mnie bardziej w tej historii przeraża, że ten wątek nie jest nijak komentowany przez jego zwolenników, którzy go regularnie omijają w dyskusji, gdy ktoś próbuje przywołać tą historię, czy też to, że to w ogóle miało miejsce. Żeby nie było, ta praca ma też swoje plusy. W drugiej części, gdzie są opisane poszczególne miejsca upadku samolotów, jest to napisane bardzo fajnie, bez bajeczek o autorze jeżdżącym składakiem i tym podobnych pierdół, które pojawiają się w pierwszej części. I gdybym kiedyś nie miał okazji poznać tych wydarzeń z, nazwijmy to, innej strony i nie miał okazji mieć w ręku dokumentów z pewnej miejscowości, w której, nazwijmy to, działał autor tej pracy, to nawet bym w tą historię uwierzył. No tyle tylko, że widziałem dokumenty, z których wynika bardzo jednoznacznie, że autor w znacznym stopniu przeinacza relacje świadków. A to już nie fajne, tym bardziej, że są to często ludzie, którzy już nie żyją, bądź są bardzo starzy i raczej do tej książki nie dotrą, żeby to sprostować. A jeszcze gorzej, że do tych relacji dośpiewuje pewne rzeczy od siebie. Pojawiają się więc rozstrzelani przez Polaków Niemcy i inne historie. Do grona obrońców tegoż autora należy inny, bardzo znany autor, który wielokrotnie mówi o tym, że pan Molski był żołnierzem Armii Krajowej. Jednakże jakoś nie widzę związku pomiędzy tym, że autor pisze to, co sobie nieraz dośpiewał, a tym, jak toczyły się jego losy podczas wojny. Podobnie jak nie widzę uzasadnienia dla pewnych działań podejmowanych przez autora. Niestety są środowiska, w których praca ta będzie traktowana nieomalże jak Ewangelia, a nie powinna być tak traktowana. I żeby nie było, nie jestem zwolennikiem walenia w różne prace, tym bardziej jeśli widać, że autor włożył w to naprawdę dużo czasu, często także swoich pieniędzy. I tutaj ten nakład pracy autora widać. Tyle tylko, że przyjmowanie, że różni bezimienni badacze, którzy badali dokumenty, nie mają racji, bo nie mają racji, a autor tej pracy ma rację, bo pojechał w teren i coś wykopał, no też nie jest do końca prawidłowym podejściem. Tym bardziej, że to nie były prace archeologiczne, tylko wykopki dokonywane przez samotnego pana z wykrywaczem metalu w ręku. No jak do takich sytuacji podchodzi polskie prawo, nie muszę chyba nikomu tłumaczyć. I żeby nie było, nie czepiam się poszukiwaczy, bo robią bardzo wiele dobrego. Natomiast poszukiwacze prawdziwi mają kwity, mają zezwolenia. Proszę zobaczyć, jak działa w internecie, w telewizji pan Olaf Popkiewicz. No niestety do pana Olafa Popkiewicza, autorowi wspomnianej pracy, bardzo daleko. Ponadto nie podoba mi się stwierdzenie, że które pojawia się w tej pracy nie wprost, tylko tak można ją zinterpretować, że każdy, kto nie zgadza się z jej autorem, jest po prostu głupi. Reasumując, w szkolnej skali ocen mogę dać dwóje z minusem, jak stąd do Pekinu i z powrotem. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów, za pośrednictwem wirtualnej kawy, Patronite'a i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu.
Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.